Podrzutek. Atlas zwierząt. Emu. Szybciutko. A ja skoczę tu, tam i z powrotem. Chodzić.
się właśnie schładzamy. Kontakt, silniki i leć! Nie martw się, jeszcze kiedyś przyleci. Skrzynka pocztowa.
idź tam. Hej, łapie do góry! Skąd ona do nas przyszła, misiu? Masz pomysł, jak ją wysłać do domu? Nie zadziała! Zgubi się! Nie rozumiem. Na ryby. Thank you.
jakie fantastyczne robaczki. I ruszają się. Misiu, na moją coś bierze, a na twoją bierze? A kiedy wreszcie weźmie? A tutaj bierze? A czemu nie bierze? A gdzie bierze? A co bierze? A gdzie bierze? A jak bierze? A co bierze? O tak, teraz bierze! Zaśpiewasz w letni dzień na grzeczku, złotą rybkę muśnie ciepły wiatr. W łuskach jej odbije się słoneczko, wypięknieje wokół cały świat. Więc wypowiedz śmiało trzy życzenia, niech odmienią świat jak w cudnym śnie. Najpiękniejsze w życiu są marzenia, z przyjaciółmi warto dzielić je. Więc wypowiedz śmiało trzy życzenia, niech odmienią świat jak w cudnym śnie. Dziękuję. Najpiękniejsze w życiu są marzenia, z przyjaciółmi warto dzielić je. Może moglibyśmy zagrać coś trochę fajniejszego? Dobrze, dobrze. Zupełnie nic z tego nie rozumiem. Znów będę musiała ćwiczyć. A może mogłabym zagrać moją własną piosenkę? Tutaj jest napisane, że mogę. Thank you.
wszystko zaraz i muzykiem w premie zostań dziś. Z przyjaciółmi śpiewać chcę, tańczyć i radować się. A muzycy wiemy to, w premie przecież najlepsi są. Cudnie tutaj wszędzie jest, spełnia się najskrytszy sen. Co zamarzysz możesz mieć, jeśli tylko będziesz chcieć. To bajkowy piękny kraj, dla artystów ziemski raj. Gdzie jesteśmy, czy wiecie to? Oczywiście to dziewczy są. Albasy swoje szlak. Albasy swoje szlak. Straszne historie Maszy. Ludzie boją się czasami dziwnych rzeczy. Czasem to śmieszne. Pewnego dnia chłopiec jechał tramwajem. Obok niego krzyczała starsza pani. Upominała, że jeśli ktoś wypływa za boje, albo pływa tam, gdzie jest to zabronione, to bulbul, świat o tym kimś zapomni. Po tym feralnym dniu chłopiec zaczął unikać wody jak ognia. Chłopiec spędzał lato na obozie. Problem w tym, że gdy inne dzieci się kąpały, on siedział na brzegu i gapił się w wodę. Wgapiał się w nią tak, że nabrał przekonania, że ktoś w wodzie gapi się na niego. I tak chłopiec zaczął się bać, że jak pójdzie pływać, ten ktoś w wodzie złapie go za nogę i pociągnie na dno. Straszne! No więc chłopiec tak bał się wody, że przestał rano myć buzię. Potem na wszelki wypadek przestał myć ręce przed jedzeniem. I w końcu chłopiec pobił rekord obozu. Nie mył się przez pół turnusu. Mogę was zapewnić, że jeśli dzieci nie myją się dokładnie,
zmienią się nie do poznania. Więc chłopiec zachowywał się dziwnie. Zaczął zauważać, że inni też dziwnie na niego reagują. Najpierw dzieci uciekały od niego z krzykiem. Potem wychowawcy też przed nim uciekali. Tylko odważny trener nie uciekł, ale schował się za sprzętem. Ha! Naiwniak! Myślał, że chłopiec go tam nie znajdzie. Ha, 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 ha! Aha! No nie! Jak można nie zauważyć takiego grubasa jak trener? Mam cię! Mam cię! Znalazłem cię! Chciał krzyknąć chłopiec, ale zamiast tego usłyszał... Krum, 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 krum! Trener zapiszczał jak dziewczynka. Mamusiu, ratunku! Ten wilkołak wygląda jak świnka! Miał rację. Chłopiec się nie mył, więc przemienił się w brudną świnkę. Jednakże świnko-wilkołak nie mógł mieszkać razem z normalnymi dziećmi. Więc zamieszkał razem z innymi zwierzętami. Wtedy zrozumiał, że musi przestać bać się wody. Jeśli nie chce spędzić reszty obozu, jedząc odpadki ze stołówki. Przezwyciężył swój strach. Zamknął oczy i z rozbiegu wskoczył na płyciznę, gdzie zazwyczaj kąpały się małe dzieci. I nie przydarzyło się mu nic strasznego. Świnko-chłopiec ucieszył się i pobiegł do umywalki. Włożył głowę pod kran i zobaczył w lustrze nie żaden świński ryjek, tylko zwykły dziecięcy nos. Potem wziął mydło i umył w czystej wodzie swoje straszne raciczki. I wow, znów stały się zwykłymi rączkami. Chłopiec odtąd codziennie pływał. Mył buzię, mył ząbki i brał ciepły prysznic. Gdy nadszedł koniec obozu, przemienił się z brudnej świnki w czystego chłopczyka. I pobił rekord na 100 metrów motylkiem. A gdy mama przyjechała odebrać swego synka, pocałowała go prosto w ryjek. Nie, znaczy w nos. Woda wcale nie jest straszna. Lecz nie zapomnij, kolego, że ta zasada jest ważna. Nie pływ daleko od brzegu. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet. Powiem Masza i Niedźwiedź.